Cześć, witajcie, wówczas dzwonię wam Jatem i to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy Battle Realms. I słuchajcie, stała się rzecz straszna, o czym informowałem na moim fanpage'u. A mianowicie, miałem nagrane odcinki Battle Realms do przodu, kilka odcinków miałem nagranych i stwierdziłem, że nie będę tego na razie wrzucał, bo najpierw skupię się na PFA, bo wrzucam materiały z PFA i dopiero wtedy skupię się na nagrywaniu odcinków z Battle Realms i wrzucaniu ich. Minęło trochę czasu, zanim ja zrobiłem te wszystkie filmiki z PFA. No i zanim te filmiki z PFA się pojawiły, potem się one pojawiły i stwierdziłem, że okej, dobra, teraz czas wrócić do nagrywania Battle Realms. I zobaczyłem moje materiały na dysku i stwierdziłem, że hej, ja przecież musiałem te wszystkie materiały już wcześniej powrócać, bo trudno, żeby one leżały na dysku tyle czasu. I je wszystkie pokasowałem, żeby mieć więcej miejsca. A jak ja je wszystkie pokasowałem, żeby mieć więcej miejsca, to skończyło się na tym, że tych materiałów nie mam. I ostatecznie nie mam żadnego filmu. Nie mam nagranej tej misji, choć miałam nagraną. Nie mam nagranej kolejnej misji, choć miałam nagraną. I to jest duży problem, że nie mam takich rzeczy na moim kanale po prostu. I muszę to nagrywać jeszcze raz. Dlatego też teraz powstanie taki troszkę kalejdoskop w czasie, bo nagram ten odcinek, nagram kolejny odcinek. Znaczy w sensie misję, nagram tę misję, nagram kolejną misję, a następna misja pojawi się już tych materiałów, które nagrałem i nie usunąłem, bo nagrałem niedawno. Także taka głupia sytuacja wyniknęła z tego wszystkiego. Okej, jak chcę to? Potrzebuję więcej wody. Ale wy tu szybko to wodę zbieracie, więc ja chwilkę poczekam. Ja chcę ten town square zrobić. Bo na razie skupiam się na wybudowaniu studni. I potem tych ludzi od wody prześlę w te miejsce, bo w tym momencie... Zara, ty, tutaj na górę tu miałeś wejść. Halo. Zaatakowano mnie, nie spodziewałem się w ogóle ataku w tym momencie teraz. Daj tu na górę właśnie. Wy tutaj, to tak, waszą dwójkę wyślę tu. Wasza dwójka niech tutaj buduje dojo. W tym miejscu. Tutaj to zrobione, ale traciłem chyba coś. Traciłem coś, na pewno coś straciłem. Tylko już nie wiem co. Jakichś chłopów. To na pewno. To wy się już tutaj doszkulcie i ciebie trzeba by zrobić na zdobywce wody, ale jest za mało ryżu, więc więcej chłopów do ryżu, potrzebuję to szybko nastukać. Chyba łucznika jednego straciłem, nie? Bo właśnie miał tutaj być taki łucznik wyszkolony, to miał tam wleć na górę, a nie w las. 30 ryżu i jeszcze jeden worek, dobra, idziesz ty pierw tym workiem. Tapmy tą wodę tutaj. Wasza dwójka jest gotowa. Jednego zrobię już na tu. To mam dwóch łuczników. Dobra, halo, cofnijcie się tu. A ty na górę tu miałeś wejść jeden. Szybko. Ty właśnie na górę. Jak ich zdecydujemy, to będzie spoko. Czy ja nie straciłem gejsze przed chwilą, bo na nie się rzucili. Dobra, traciłem parę takich podstawowych pierwszych jednostek, ale w gruncie rzeczy to mnie tak mocno nie boli. Stawmy tutaj wszystkie ścieżki w ten sposób. Ty, do wody, tak? I wasza dwójka może się tutaj wrócić. Teraz tak, ty chłopie nie masz co robić, potrzebuję kogoś do podlewania tego ryżu. Mogę jeszcze jedną wieżyczkę wybudować. Ale tutaj już nie zmieszczę żadnej wieżyczki, więc mogę wybudować gdzieś tutaj na przykład do ochrony, albo tutaj. Jak atakują tu z góry i z tego miejsca, to może tutaj nie będzie taki głupi pomysł do ochrony. Albo tutaj, z tej strony, żeby się jeszcze bronić. Dobra, tutaj podtapmy wieżyczkę. To wysłałem gościa, który miał zbierać wodę do budowania wieżyczki, nie?
Tutaj na razie jest spoko, podlewany ryż jest w miarę. To zróbmy jeszcze jedną gejszę i wy też powinniście się tutaj stawiać. Na to potrzebuję jeszcze trochę ryżu, teraz tutaj armia spora chyba. Próbujmy się tutaj skupić na tym, żeby to ochronić. Dobra. W miarę tak już wyszło. To ciebie jednego wyślę tutaj na to, ciebie wyślę na to. Tutaj nie mam jeszcze tego budynku. To ciebie wyślemy właśnie tutaj. Dobra, tu jest wolny chłop. To ciebie by wysłać może na... Na to potrzebuję. Zaraz będzie ryż. Przyszła woda, przyszedł ryż. Jeszcze jeden worek jest. Tam ojejku, tylko gdzie ja to mogę wybudować? Nie mam zbytnio miejsca fajnego. Mogę to wybudować tu. A to będzie wystrzegane na ataki w takim momencie. Halo, gejsza, dobra. Jedna ratuje drugą. To nie jest wcale tej źle. Ty łucznik właśnie to na górę. Ty się wyszkolisz tu. Ty się wyszkolisz tu. Tu mam dwóch chłopów wolnych. Idźcie tutaj. Na razie jeszcze tak robimy takie jakieś armie, ale tego co widziałem najwięcej... najsilniej, to potem działają armie po prostu sra się samurajami na potęgę, nie? Robi się ze wszystkiego samurajów. To jest armia, która ma siłę i potęgę, żeby mieć wszystko. Ewentualnie trochę gejsz się robi, żeby wspierali ich, jeśli chodzi o stronę leczniczą, ale to tylko tyle. Te jednostki wybiegły daleko, ale na spokojnie sobie poradzę, bo mam przewagę liczebną. Ta gejsza jest w stanie sobie podejść bliżej, tylko trzeba pilnować te jednostki, wycofywać do tyłu. Mogę postawić jeszcze jedną wieżyczkę, także może ją postawimy. No stąd rzadziej ataki przychodzą niż stąd, nie? A ta wieżyczka jest teraz troszkę za daleko wysunięta, w sensie zbyt z tyłu. To postawił może bym tutaj to, a ciebie bym jednak zdjął i postawił też bardziej ofensywnie. Albo stój tutaj, jakby mieli stąd z boku zaatakować, to będzie i tak dobrze. Czyli teraz ta wieżyczka jest za bardzo z przodu wysunięta, nie? I oni będą atakować tą wieżyczkę i zanim ta armia w ogóle tutaj podejdzie. Chyba, że oni będą atakować tą wieżyczkę, ta armia podejdzie tutaj. No zobaczymy, może to będzie miało ręce i nogi. Jeżeli nie, no to trudno, to ja się dowiem w pewnym momencie, że to było bez sensu. Tutaj poszły jednostki trenować, ty możesz pójść tutaj. Ty możesz pójść... Tutaj, ty możesz pójść tutaj, ty możesz pójść tutaj. Ty włazisz tu. Ciebie zrobimy na jeszcze jedną gejszę. I co? I teraz by cię przydało już szkolić na potęgę jednostki. Na razie walczące wręcz. I powoli tych wszystkich włóczników będziemy przerabiać na jakieś kolejne jednostki. Chyba, nie? Albo nie, albo ciebie jeszcze w chłopu postawię, tutaj będziemy sobie ich rozwijać. To zróbmy. Kabuki, samuraje, Dragon Warriorsy mają więcej health'a, zróbmy to. Ciebie zróbmy na... Tego. Już jakaś fajna mała armia nam tu powstaje, ale tego co się nauczyłem nie ma sensu wysyłać ich do ataków. Dopóki nie wybudujemy wszystkich jednostek, nie? Bo bardzo szybko i łatwo można to wszystko tracić. A właśnie, idzie kolejny atak. Okej, czyli jak ten podejdzie tutaj, te dwie wieżyczki są w stanie atakować, dopiero wtedy cała armia podchodzi na atak, stoi tutaj. Więc to ma nawet ręce i nogi. To ma nawet ręce i nogi to wszystko. Taka obrona. Tu się mogę bronić i skupić się na tworzeniu jednostek. Okej, bo teraz spora armia mi tu przyszła, nie? Wiecie, to tutaj cofnijcie. Żeby jak najbardziej wykorzystać potencjał tych dwóch wieżyczek, bo bez tego to nie ma sensu. O właśnie, ja bym to armię gdzieś wyszedł i byśmy walczyli w jakimś szczerym polu. Bym to wszystko potracił pewnie. A ty to tutaj stoisz, za daleko jesteś? Ty powinieneś te jednostki atakować. Boże, straciłem wszystko co miałem.
Boże święty, czemu wy nie walczycie? Bo jakieś jednostki tam poginęły, to co? Traciłem dwie wieżyczki i chyba łuczników na tych wieżyczkach, ale poza tym wydaje się k. Więc myślę, że to da się odbudować bardzo szybko i łatwo, nie? No właśnie, teraz atak stając. Chyba widziałem jeszcze, że atak czerwonych ma nadejść, bo znów walczymy dwóch na jednego. No właśnie, atak czerwonych idzie od północy. To w sumie bardziej wiatr niż atak, ale dobra. O, i teraz przyszedł atak. No mądrze, wyciągają mnie, żebym skupił się na jednej stronie i potem nagle jest atak drugiego końca. Ale z tego co widzę, to nie tracę jednostek, albo po prostu nadążają mi się repi z powrotem. Tutaj straciłem na pewno jednego chłopa, który to budował. Tak, mam dwóch gości od wody, wody jest ciul, to wybudujmy chatę, żeby mieć więcej magazynu na później. Tutaj łucznika trzeba wsadzić, ciebie mogę postawić troszkę bardziej z przodu, kolejną wieżyczkę. Wy tu wybudujcie jeszcze jedną chatę. Nasrajmy tych chat trochę, co? Nie wiem, czy im więcej chat, tym szybciej się jednostki retpią, ale na pewno mam większy magazyn na surowce. Teraz tak, zróbmy w ten sposób. Tu mam dwóch samurajów. Was wystawię tutaj do ochrony. Czterech wojowników smoka, to dwóch wyślę do szkolenia się na samurajów. Wy tu postawcie kolejną chatę. A czemu nie? Ciebie tutaj wyślijmy na szkolenie na wojownika smoka. Wy postawcie kolejną chatę, nasrajmy tego tutaj trochę. Tutaj wyślijmy łucznika i ciebie zróbmy na kolejnego łucznika w razie czego. Wy tu postawcie kolejną chatę. O. Tu zaatakowali i z tej strony pewnie będą chcieli potem we mnie wejść, więc ja bym zrobił coś takiego. I tutaj wysłał tej armię. Waszą trójkę wyszkolę na to, a ty sobie tak samotnie stawiaj chatę. Bo czemu nie? Dobra, i teraz was tutaj trzeba wysłać na tą armię, żeby... No, stracimy ten budynek, ale żeby was porozwalać, żebyście się tu nie panoszyli. Dobra, tu was trzeba wrócić. No, tych gejsz też trzeba nasrać kilka, bo one mają tendencję do bardzo szybkiego umierania. Tutaj rozwijmy tych wojowników samurajów. Tu mam was trzech, zrobię was na kabukich. Was dwóch, kurde, to może was zrobić na smoka. O, w ogóle to stąd armia, tylko atak. A wy nie walczycie, bo czekacie na szkolenie. No spoko, no spoko, spoko, spoko. To wy się szkulcie. To ty się wyszkul tu, ty się wyszkul tu. To jakaś fajna armia, tutaj mogę tych chłopów może trochę i potracić. Wybudujmy jakąś chałupkę tutaj, gdzieś daleko, na wszelki wypadek. Na razie wysyłają te armie. I zróbmy może tak. Ciebie wyszkolimy tutaj, tutaj kolejny atak. Ciebie wyszkolimy na strzelca. Tutaj, żeby się nie rozpiło i wybuduj kolejną chałupę. Żeby to nie było tak łatwo do zniszczenia. No to ostatecznie będę i tak chyba chciał wszystkich zrobić na samurajów. To jest taka armia mieszana na razie. Ja myślę, żeby zrobić to w ten sposób, że ty tu dostaw kolejną chatę, chłopa. Bo czemu nie? Tych chat można nasrać, a nasrać. I tutaj oczekuję jakby kolejnych ataków na moją wioskę, więc ja wyślę taką armię. Tutaj tą armię postaram się zebrać i teraz tak.
Budujemy samurajów w ten sposób. Tu, tu, tu i tu. Teraz tak, armia, którą mam w tym momencie, ma sobie tutaj stać. I czekaj, zacząłem odtąd, więc wszystkie domki kierują w to miejsce. Mam tu w miarę spoko armię, jeśli chodzi o ochronę. Powinien sobie poradzić. Jednostki będą się na bieżąco szkolić, jeśli chodzi o... Aha, straciłem wszystko, jeśli chodzi o... Dobra, to ja stąd wystawię i ci chłopi, którzy wyjdą stąd, będą sobie robić się na... O, tu mam tych trzech chłopów. To tak, bo straciłem jeden do wody, dwóch... Nie, jeden do ryżu. Jeden może do podlewania. Kupię się tutaj na rozwoju tego. Ile mam gejsz? Mam jedną gejszę. Nie wiem, czy resztę potraciłem, czy stoję sobie w innym miejscu. Tu stoi już jedna gejsza. To ty będziesz do tej małej aremki tutaj. I waszą małą aremką już zacznę sobie chodzić i badać teren. I mam teraz full armię, jaką mogę zrobić. To jest najwyższy czas, żeby jednak stracić jakieś jednostki na walce ofensywnej. Bo nic nowego mi się nie dreszczy w tym momencie. O, okej. To wygląda w miarę sensownie. O, i tutaj powstała taka większa armia dwójc. Ja to wszystko potrafię. Bo nie jestem przystosowany do walki dwiema naraz i oni pójdą do mnie na wioskę, mnie zaatakują, więc trzeba by tutaj się porozstawiać, nie? Wy powinniście się wyszkolić tutaj, wy się powinniście się wyszkolić tutaj. Gejsza tu, ty do gejsz, tutaj i Kenji. Tutaj, stąd przyzwijmy Garina, bo czemu nie? Ty dawaj konika i stawiaj w tym miejscu, a Kenji wskakuje na konia. O, chociaż zaraz nie, ja robiłem zawsze tak, że gejsze wchodziły na konia. O. To czekamy, tam spora armia wszła, nie? Ja się boję, że jak dojdzie do bezpośredniej konfrontacji, to ja będę w dupie. Yes. Tak, gdyby się przydało coś podwiedzać. Ta armia gdzieś tam stała i pewnie będzie szła w moim kierunku. Okay. Going. Yes. O właśnie. Lead the way. Going. Okay. Wracaj do domu, wracaj do domu. Aha, straciłaś konia i tam też straciłaś życie. Koń też tutaj jest sporo koni w tej mapie w rogu. Nie mamy wody. A, bo gość od wody da wolno się. Ale to wodą panoszy. Gejsza na koń. Jesteśmy out of water. Jesteśmy attacked od boku. No to armię mam sporo. Nie wiem, czy coś tutaj straciłem, czy też nie. Ale ta armia spora i fajnie wygląda. Tutaj by się przydało jakiegoś gościa do ugaszenia tego, bo to się będzie spaliło, paliło, aż się spali, nie? Znaczy samo z siebie nie zgaśnie. No dobra, spoko. I teraz...
Ty tutaj do tego. Ty jesteś jak coś do wody, bo wody mamy naprawdę mało. A to już w sumie armia. Tak, ty tu zostań, bo ty jesteś zbyt powolny, żeby to było cokolwiek zrobić. Tu tego samuraja dośle do ataku. Kenji jest z nami. Więc to już taka armia do ataku na serio. I was wyślę na razie tutaj na górę. A tutaj mamy jednostki do szkolenia się i powinno się dosyć szybko szkolić tych samurajów. A wątpię, żebym tutaj tracił jakoś szybko te jednostki, nie? Na razie skupmy się na rozwaleniu tych wieżyczek. To powinno iść taką przewagą liczebną w miarę szybko. A ten drugi kanonier raczej dużo mnie tu nie porozstrzela. Widzę, że chyba straciłem jakieś jednostki, to nawet nie jedno, nie dwie. No dobra, jeśli chodzi o Serpent Hall, no to mamy to odzyskane. Halo, to jest... O, jest. Pojawiło się. Tutaj nic więcej raczej nie ma. O właśnie. I teraz trzeba wejść tutaj na dół. Tu już armia powoli się szkoli. Mamy cały czas za mało wody. Może jakiegoś jeszcze chłopa do wody by się przydało zgarnąć. Ale na razie tylko z tej wioski chłop, który cię respi, nie leci do treningu. I wody mamy zdecydowanie za mało. No dobra. 21 minut odcinka. Także myślę, że w kolejnym odcinku po prostu tą armią będziemy próbowali podbić tę mapę, a ja dziękuję wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Zagrajmy w Battle Realm.